Mike, uważam, że wyglądasz tym idiotycznie. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Splat Pack TV, czyli polskiej pierwszej telewizji poświęconej grze w paintball. I wpadłem na pewien pomysł, jeśli chodzi o tematykę odcinka. Mianowicie stwierdziłem, że nie będziemy gadać o jakichś topowych klamkach za 5-7 kafli, tylko pogadamy sobie o czymś, z czym będziecie mieć do czynienia, bądź mieliście już nieraz w ramach typowych, anonsujących Waszą przygodę z tym wspaniałym sportem, eventach, imprezach integracyjnych, czy chociażby paintball z rojem. Inspiracją do dzisiejszego odcinku było kilka sytuacji mających miejsce właśnie na ostatniej piątej edycji, kiedy oczywiście mieliście pełne prawo nie wiedzieć co do czego, co się dzieje, gdy coś tam brzęczy, coś się kończy, tego typu kwestie. Dlatego gościem dzisiejszego odcinka z Splat Pack TV jest marker paintballowy Tipman 98 Custom. Jeśli chodzi o szybkostrzelność, ona jest zależna od tego, jak szybko naciskamy palcami, czyli całkowicie automatyczne, jakieś elektroniczne wspomaganie szybkostrzelności tutaj nie występuje. To jest półpneumatyk i półautomat. I o co dokładnie chodzi? Zacznijmy sobie od pewnych truizmów, czyli od kwestii bezpieczeństwa. Gdy wchodzimy na pole, zakładamy maskę, ale jako że jesteśmy już w arenie, w miejscu, gdzie można grać, zdejmujemy barrel bag, który poza terenem zabawy musi być cały czas zamknięty. Są dwa rodzaje barrel bagów. Tego typu torebka, którą zakładamy na front gripa bądź loader, albo tak zwana zatyczka dolufowa. Nie ma to znaczenia. Ważne by było to, by nie celować w kogoś poza polem zabawy, cały czas mieć marker zwrócony ku ziemi z dodatkowym barrel bagiem. To jest pierwsza, ale nie ostatnia, jedna z dwóch kwestii bezpieczeństwa. Inna to jest tak zwany push safe w tym miejscu. W tym momencie język spustu jest zablokowany, bo jest wciśnięty. Gdy wchodzimy na pole, zakładamy maskę, zdejmujemy zatyczkę bądź wycior i możemy sobie palcem wskazującym prawej dłoni elegancko go odblokować w ten sposób. Cholernie ważne, bo nawet jak mamy zatyczkę i bądź barrel bag torebkowy, w tym momencie strzelimy, nic się nie stanie, ale zasramy sobie całą lufę, tworząc potoczny kisiel i generalnie bębechną wnętrznością naszego markera fundujemy słabszy dzień, po prostu. O co chodzi? Mamy typowy loader grawitacyjny. Widziałem, że wielu osób z Was, mimo że ma kulki, gaz jest, ale kulki nie strzelają. Ważne jest to, jako że nie ma tutaj znów elektronicznego wspomagania podawania kulek pokroju, nie wiem, rotora czy torga, musimy zrobić coś takiego. Dokładnie coś tak, doszelątać je, żeby one tam po prostu weszły. To jest pierwsza, najczęściej spotykana usterka bądź brak wiedzy wynikający z tego, że no, pierwszy marker, mamy prawo czegoś nie wiedzieć. Także to jest pierwszy tip tego typu. Inna sprawa to jest oczywiście sama butla. CO2, HP nie ma tutaj żadnego znaczenia, ale często bywa tak, że kulki są, wszystko jest ok, nanometr pokazuje pewniacką trójkę, czyli że spokojnie możemy trochę pograć, ale nie strzela, nie ma tego efektu wybuchu, czyli gaz nie jest doprowadzany. I wynika to z dwóch rzeczy. Albo, tak jak wcześniej wspomniałem, butla nie jest odpowiednio zapełniona, albo butla nie jest dokręcona. W trakcie walki mogła się odkręcić. Dlatego zawsze upewniamy się, żeby była solidnie, nie też nie za mocno, żeby nie rozwalić tutaj
O-ringów i innych elementów wchodzących w skład tego łącznika do podawania gazu do samego markera dokręcić i zacząć strzelać. Inna bardzo ważna sprawa, że czasem nie został podciągnięty do siebie aktywator podawania gazu. W ten sposób. Takie typowe chiki-ching, tak? Ale to nie jest w tym momencie żadna tylko i wyłącznie estetyka, bajer. Tylko bardzo ważna kwestia. W tym momencie kurek mamy do tyłu. Gaz został wprowadzony w strukturę naszego markera. Kulki są dosypane, jesteśmy na polu, mamy maskę. Zdejmujemy w tym momencie barel. Palcem wskazującym bądź kciukiem, jeśli jesteśmy leworęczni, odblokowujemy. I w tym momencie możemy strzelać. I tutaj przechodzimy do kolejnej, drugiej, ostatniej części dzisiejszego programu, jak strzelać. Jeśli jest to nasz pierwszy paintball, to paradoksalnie mamy lepiej, bo nie mamy tak zwanej maniery speedballowej, która wygląda mniej więcej tak, jeśli chodzi o... Tak się nie strzela tymi markerami, w żadnym wypadku. Ale zaczynamy. I o co chodzi? Bardzo ważną kwestią jest to wykorzystywać butle jako kolbę. Jest to pewna forma kolby usztywniającej, stabilizującej nasz marker, który ułatwia celniejsze oddawanie strzału w tym momencie. W żadnym wypadku nie robimy blind fire, bo niczego się nie nauczymy. Nie ma czegoś takiego. Nie strzelamy tak. Zbiorna też słabo, jeśli nie mamy w tym momencie, nie wiem, celowników laserowych. Staramy się mocno tutaj trzymać, bo w tym momencie jesteśmy w stanie w ten sposób elegancko celować. Bardzo fajną sprawą, i to jest jeden, są różne obozy. Jestem w obozie akurat entuzjastów, jeśli chodzi o front grip, który również ułatwia stabilizację. On jest niemodyfikowalny, on jest wczepiony w strukturę markera na stałe. On jest bardzo fajnie wyprofilowany, jak sami widzicie. I w tym momencie dodatkowo on stabilizuje całą strukturę, sprawiając to, że jesteśmy jakby pewną stacjonarną wieżyczką, ale nie tylko. To jest dobre, gdy okupujemy jakieś miejsce, strzelamy w miejscu, ale gdy chcemy się przemieścić, coś takiego będzie trudne. Także w tym miejscu możemy skrócić jakby naszą postać o coś takiego i trzymać tutaj. I cały czas, jako że loader, zwróćcie uwagę, loader ma tutaj przez kolanko, jest bocznie odsunięty. Nie ma szyn, które mogłyby tutaj zamontować jakieś celowniki, już nie jest to super potrzebne. Dlaczego? Bo mamy ułatwiony system celowania po tak zwanym torze lotu pocisku, po tak zwanej lufie. I w tym momencie... I tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak szybko naciskamy. Bardziej protekcyjne, bardziej snajperskie i bardziej agresywne, w zależności od naszego palca wskazującego. Coś w tym stylu. I pamiętamy, co jakiś czas walnąć loaderem, żeby dosztukować kulki. I oczywiście na bieżąco monitorować stan gazu powietrza w naszej butli. Zatykamy. Sprawdzamy, ale w ziemię sprawdzamy, czy na pewno push save się aktywował. Jeśli jesteśmy pewni, dodatkowy cover. Jeszcze jedna kwestia, która bardzo często się zdarza na polu w sytuacji, gdy braknie nam gazu. Czy to troszeczkę z naszej winy, że nie sprawdziliśmy stanu powietrza bądź gazu w naszej butli, bo po prostu potyczka była tak długa, że wykończyliśmy wszystkie tutaj te trzy jednostki, ogólnie tak mówię nieprofesjonalnie, żeby nie mącić wam za bardzo w głowach super profesjonalnym bullshitem. I co się wtedy dzieje? Nagle nasz marker zaczyna pierdzieć, tak jakby walił serią. Ludzie są przerażeni, że zaraz wybuchnie butla, coś się stało, coś zepsuli. Nie! To jest normalna reakcja. To jest normalna reakcja, w której po prostu butla wydobywa końcówkę powietrza, bo się po prostu skończyło to, co miało zasilać nasz marker. Także nie bójcie się, jeśli nagle strzelacie i zaczyna wam pierdzieć. No to jest oczywiście słaba opcja w sytuacji, w której przeciwnik słyszy coś takiego, to wie, że ma nas na widelcu, bo nie mamy paliwa do strzelania. Możemy mieć kulki,
Ale nic z tego, dlatego lepiej mieć odwrotnie. Żeby skończyły nam się kulki, a został gaz, bo możemy fejkować, decoyować, udawać, że strzelamy. Bo wystrzał jest normalny, to, że kulek nie widać, bo ich nie ma, to nie zawsze jest widoczne. Także pamiętajcie, gracz bez gazu, a z kulkami słabo. Ale gracz bez kulek, a z gazem może dalej na polu namierzać. Kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze. Dlatego truję tak dupę z uporem maniaka. I dlaczego dzisiaj wam mówiłem o tym wszystkim? Ze względu na to, że na bank kiedyś na tym zagracie. Czy to jeśli chodzi o praktycznie każde eventy komercyjne, mogą to być BT4, bardzo, bardzo podobne, jeśli chodzi o mechanikę i działania, czy właśnie wspomniane Tipany 98 Custom. Także to był dzisiejszy odcinek, poradnik, zwrócenie uwagi na pewne kwestie, jeśli chodzi o użytkowanie, bezpieczeństwo, właśnie na podstawie markera wspomnianego, tego drugiego, czyli Tipmana 98 Custom, z którym, tak jak mówię, przyjdzie wam się pobawić na bank i raczej istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że to będzie wasz pierwszy marker. Dlatego on dzisiaj był gościem odcinka programu Splatpak TV, a nie jakaś klamka, która pod względem wizualnym czy wydajnościowym mogłaby być bardziej, nie wiem, ciekawsza. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprzedać wam jak najwięcej wiedzy. I pamiętajcie o zasadach. Dokręcona butla, dosztukowanie gazu tutaj tym dynglem, poziom kulek, dojście kulek, kwestie bezpieczeństwa, push safe, barrel bag, maska, lufa w dół, trzymanie, wspieranie się, oczywiście nie w ten sposób, bo się wychylamy, tylko w ten sposób. Staramy się jak najbardziej w ten sposób, żeby jak najmniej, jak najwięcej zasłonić za przeszkodą. Czyli to, co mówiliśmy o snappingu i magic line w którymś odcinku z Splatpaki. Kochani, jeśli to zapamiętacie, to nie będziecie ponuro zaskoczeni na samym polu i będziecie bardziej oswojeni przy następnym bądź waszym pierwszym spotkaniu z tym wspaniałym sportem, jakim jest niewątpliwie rozkoszne smarowanie się farbą, czyli paintball. Dziękuję serdecznie, to był Patryk Rojorojewski i Splatpak TV. Trzymajcie się, tarcza!